Cześć, to ja Bartek i w dzisiejszym vlogu będę się obżerał słodyczami. Czy ja właśnie powiedziałem obżerał? To przejęzyczenie, nie. Ja będę specjalnie dla Was testował, sprawdzał jak smakują różnego rodzaju słodycze, a przynajmniej tak to sobie tłumaczę. To w ogóle zabawne, ja od tygodnia jestem na diecie i idzie mi, szło mi doskonale, po prostu punkt w punkt. No a jedyny pomysł jaki przyszedł mi do głowy na odcinek to testowanie słodyczy. Przypadek? A dla osób, które nie wiedzą jeszcze tak tylko szybko, to powiem, że mieszkam w Szkocji, więc wszystkie słodycze, które dzisiaj będziemy testować, są właśnie dostępne albo w Wielkiej Brytanii, albo jakoś tak bardziej lokalnie, ale no niekoniecznie w Polsce. No a teraz zobaczmy, jak będzie wyglądał dzisiejszy test. Test będzie wyglądał następująco. Będę jadł słodycze, a następnie oceniał, czy warto je Wam polecić, czy nie, nadając każdemu z nich tytuł hit lub kit. No to może jeszcze tylko tak dopowiem, że jestem stosunkowo nowy na YouTubie, więc każda subskrypcja ma dla mnie ogromne znaczenie i mega motywuje mnie do dalszego działania, tworzenia filmików, więc będzie mi super miło, jeśli zdecydujecie się kliknąć czerwony przycisk subskrybuj, znajdujący się pod wideo. A teraz już szybko, przejdźmy dalej, czas rozpocząć test słodyczy. Z tych wszystkich 7 słodyczy, które na dzisiaj przygotowałem, najbardziej mam ochotę na to Oreo Bites. Jak to przetłumaczyć na polski? Oreo gryzie? Oreo przekąski? Jest to połączenie właśnie czekolady Cadbury z ciasteczkami Oreo, czyli tym nadzieniem waniliowym i tymi czarnymi ciasteczkami. No, brzmi smakowicie, muszę powiedzieć. Nigdy tego jeszcze nie jadłem, ale wyobrażam sobie, że jest to właśnie czekolada Cadbury i na środku Oreo. To świetnie wytłumaczyłem. Sorry za hałas. Mocno czuć czekoladę. Może pokażę Wam z bliska. Ogólnie moim zdaniem Oreo ma taki dosyć delikatny smak, więc automatycznie trochę ten smak Oreo ginie w połączeniu z czekoladą, ale w dalszym ciągu jest to dobre. No, smakuje to jak po prostu czekolada z ciasteczkami. Hit czy kit? To jest teraz pytanie. Powiedziałbym, że to jest hit. Jest dobre. Trochę słodkie. Na drugi ogień wybrałem coś słonego. I słuchajcie, są to pieczone orzechy nerkowca, ale one są pieczone w takim specjalnym sosie Marmite. No i teraz ten Marmite to jest bardzo ciekawy sos. On ma podobne zastosowanie jak ketchup czy musztarda. Stosuje się ten Marmite albo na kanapki, do sosu, do sałatek, ale ma bardzo specyficzny smak. Smakiem przypomina drożdże, więc nie mogę sobie tego wyobrazić, jak na przykład można zjeść z tym kanapkę. Kanapka z drożdżami, no. Jakoś to nie jest mój klimat. No ale może połączenie właśnie tych orzechów nerkowca z tą pastą będzie jakieś takie wyjątkowe. Może zmienię zdanie, może to będzie hit. Choć tego nie czuję. Dobra, próbuję. Wezmę 2, tak, żeby od razu poczuć ten smak. Wiecie co? Nie jest wcale takie złe. Myślałem, że będzie gorsze. Jest lekko słodkie przez te orzechy nerkowca i jest lekko takie kwaskowato-słone przez ten Marmite, ale nie czuję żadnych drożdży. No, w sumie mi to smakuje. Bardziej chyba nawet niż to poprzednie Oreo. No. Jestem teraz zaskoczony. Gdyby nie ten test, to ja w życiu bym tego nie kupił. Naprawdę, bo kiedyś kupiłem ten Marmite i wiem, że to po prostu smakuje tak niedobrze. No naprawdę, nie mogę zrozumieć, dlaczego to jest tak popularna pasta tutaj. Ale połączenie tych dwóch produktów jest naprawdę okej. Okay. No, lubię to. Aż jestem sam zaskoczony. To jest hit. Aha. To jest naprawdę dobre. Czas teraz na coś szkockiego. Mamy tutaj Scottish Macaroon, chyba tak to się czyta. Wiem o tym, że takie makaroniki są bardzo popularne we Francji. Są to takie kolorowe babeczki, pewnie je znacie. I w środku mają jakieś takie fajne, smaczne nadzienie. No szkocka wersja wygląda troszeczkę inaczej. Jest to prażony kokos, następnie mamy czekoladę, a w środku jest coś takiego białego. Ze składu wynika, że głównym składnikiem jest cukier. Po cukrze mamy syrop glukozowy, później tą ciemną czekoladę i kokos. I jeszcze jest też mleko w składzie, więc mało składników, ale przeważająca ilość cukru. Sprawdźmy. Trochę się boję. Obawiam się, że to nie jest coś, co może mi smakować. Podobno ma to smakować właśnie tak kokosowo mocno. Zobaczmy. Nie dobra. Jest to jednym słowem bardzo duża ilość cukru. To jest właśnie to białe, to jest sam cukier. Oblali to czekoladą, na to dodali kokos i tak właśnie powstał ten oto batonik. Nawet
Nawet nie chcę brać drugiego gryza, szczerze mówiąc. To jest niestety kit. Niedobre. Ile wody się napić. No i pierwsza trójka za nami. Najgorzej wypadł na ten moment szkocki batonik zrobiony z wielkiej kostki cukru polanej czekoladą. No dobra, co mamy następne w kolejce? Batonik Yorkie. Batonik Yorkie był kiedyś brytyjski, ale został wykupiony przez markę Nestle. I ten batonik będzie zawierał rodzynki, a także ciasteczka. No dobra, to otwieram i próbuję. O, mamo mi się. Okej, tak wygląda ten batonik Yorkie. Jak widzicie, składa się z takich kawałeczków. I znowu to jest tak naprawdę czekolada. No i dodatkowo w tej czekoladzie mamy właśnie te rodzynki i ciasteczka. Wydawało mi się, że to będzie taki bardziej batonik, no ale mamy czekoladkę. Łamię sobie kawałek. Ciasteczka chrupią. Fajny efekt dodają te rodzynki. I wydaje mi się, że jest trochę mniej słodki niż te Oreo, ale dobre w smaku, bardzo przyjemny smak, czekolada z rodzynkami i dodatkowo grubeczkami, więc przyjemny baton, raz na jakiś czas można zjeść. No i moim zdaniem to jest hit. No na pewno nie jest to kit, nie jest to jakieś niedobre, w smaku całkiem okej. Przyjemny baton. To idę za ciosem i kolejny batonik. To jest batonik znowu marki Cadbury. Nazywa się Boost. I w sumie nie wiem, czemu one nie są dostępne w Polsce, dlatego że tutaj to jest taka, powiedziałbym, konkurencja dla Snickersów czy Marsów. Te batoniki są w tym momencie dostępne w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii, Nowej Zelandii. No i są tutaj naprawdę popularne. Wygląda trochę jak taki duży Twix. Więc tak, co my tu mamy? To jest podobno kawałki karmelu z ciasteczkami i to jest oblane właśnie mleczną czekoladą. Więc sprawdźmy, jak to smakuje. Ciągnie się w buzi, czuć ten karmel, że on się tak ciągnie. Ale jeśli chodzi o smak, powiedziałbym, że bardzo jednolity. Tak to wygląda. Tam jest jakaś taka w środku masa czekoladowa. Później właśnie mamy to oblane karmelem, a później to jeszcze jest oblane czekoladą. Szczerze mówiąc, nie ma tutaj takiego jakiegoś wyrazistego smaku. Wszystko jest tak trochę zbite. Ja po prostu czuję w buzi cukier. Nie czuję jakby ani czekolady, ani tego karmelu. Nie smakuje mi to. To jest niestety, ale kit. Nie chcę tego już chyba jeść. Na to czekałem cały ten odcinek. Po prostu nie mogę się doczekać, aż spróbuję tego smakołyku. Mamy tutaj amerykańskie takie babeczki z nadziejem o smaku masła orzechowego. Ja jestem ogromnym fanem masła orzechowego, więc wydaje mi się, że to może naprawdę być bardzo, bardzo smaczne. Kiedyś chyba to było przez jakiś czas dostępne w Polsce. Nie wiem, czy dalej jest. Tutaj no, jest to dosyć popularne. Okej, no i mamy takie właśnie o babeczki. W takim oto kształcie. Czas wziąć gryza, to na pewno będzie dobre, już nie mogę doczekać. Ale dobra. I co mamy? Mamy taką jakąś masę z masła orzechowego polaną czekoladą. To mi naprawdę smakuje. Na przykład ten poprzedni baton, ten Boost, ten smak był strasznie jednolity, a tutaj mamy no kilka fajnych takich połączeń. Mamy masło orzechowe, co jest słone. Mamy dodatkowo tą czekoladę, która jest, wiadomo, słodka. Jest takich jakby kilka warstw tego smaku, więc automatycznie jak to się rozpływa w buzi, no to tworzy to naprawdę fajne połączenie. A przy tym buście, no, tam był po prostu cukier. Nic innego. A to jest naprawdę dobre. To jest hit. Bardzo, bardzo smaczne. Palce lizać. Siódmy produkt, bardzo brytyjski, pudding. I tutaj ten pudding to jest takie, powiedziałbym, taka jakby babeczka, która oblana jest dużą ilością sosu. No i w tym wypadku ten sos będzie taki karmelowy z orzechami, więc wydaje mi się, że to może być ciekawe. To jest podawane w takim oto kubeczku, który wsadza się do mikrofalówki na około 30 sekund i tą właśnie babeczkę, czy to ciasteczko, nie wiem jak to tam nazwać, je się na ciepło. Więc jestem ciekawy, jak to będzie smakować. Idę odgrzać do mikrofali. Cześć, wróciłem. Mam babeczkę. Jest ciepła. Pachnie bardzo ładnie. Pachnie orzechami. Głównie orzech czuć. Bardzo, bardzo ładnie. Już po prostu aż mam ochotę to spróbować. Popatrzcie, jak to wygląda. O, czy to się wywala? Tak to wygląda. Kurczę.
Tak to wygląda. O, nie wiem, jak wam to mam pokazać. Tak wygląda. Tak? Okej. Okay. Dobra, widzieliście? Mam nadzieję, że tak. Jak widzicie, tam jest bardzo duża ilość sosu, dlatego tak to się majta w tym pudełeczku. Ale spróbujmy, jak to smakuje. A ja może odwrócę w ogóle. O, w taki sposób. Bardzo duża ilość sosu. O Boże, jakie to słodkie. Tragedia. Dlatego to jest w takim małym opakowaniu, że nie dałoby się zjeść więcej. Jest to coś w formie ciasta. Nie wiem, takiego ala biszkoptowego. I właśnie to jest polane tym takim karmelowym sosem i orzechami. Gdzieś te orzechy nawet wyczułem orzecha. Zobaczcie, tak to wygląda. Jak widzicie, są orzechy, jest dużo sosu i właśnie taki coś a la biszkopt. O Boże, strasznie słodkie. Ale z drugiej strony smaczne. No, ale nie zjem tego całego. Nie byłbym w stanie zjeść tego całego. Może gdybym nie zjadł tych wszystkich słodyczy przed, to może byłbym w stanie to zjeść, ale jest naprawdę bardzo słodkie. Pachnie przepięknie. I w sumie nie jest też takie bardzo kaloryczne, bo taka jedna babeczka ma 250 kalorii, więc nie jest jakoś tak strasznie. Ale no mam teraz takie dosyć duże wahanie. Czy dać temu hit czy kit? To jest pytanie. Sam nie wiem. Wiecie co, no nie, to jest przesłodzone. Wiecie, to jest tak przesłodzone, że chyba tego nie polecam. Nie. Dam temu niestety, ale kit. Przykro mi bardzo. O. Bardzo, bardzo słodkie. Nie da się tego zjeść całego. Bardzo słodkie. No niestety to tylko tyle. Więcej słodyczy nie przygotowałem i już żałuję. A wam najbardziej polecam babeczki Reese z masłem orzechowym i orzechy nerkowca polane dziwnym sosem Marmite. Natomiast wiecie, każdy ma inne gusta, tak więc koniecznie napiszcie w komentarzach, jakie słodycze wy lubicie najbardziej. Oprócz tego zachęcam także do obejrzenia innych filmików, które są dostępne na moim kanale. A za dzisiaj wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się, do zobaczenia.